Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj tak nietypowo, bo ja nie wędkuję, wędkuje Jacek. Przyjechałem do Jacka zobaczyć nową metodę wędkowania. Kleni na piankowe żuczki. Zaraz Jacek Wam o tym opowie, a ja może zanim pokażemy to wędkowanie i powiemy, o co chodzi, pokażemy żuczki w tym wędkowaniu, to może tak kilka słów wyjaśnienia. No nie trafiliśmy z pogodą, albo może z pogodą trafiliśmy, bo jest piękne słońce, ciepło, ale nie trafiliśmy z poziomem wody. Woda poszła 70 cm do góry dwa dni temu. No już jest lekko... Pomimo tego, że nie padało. Jakaś może cofka zwarty, a może gdzieś wysoko. W każdym razie jest dużo, dużo wyższa niż normalnie. Stan ostrzegawczy i wędkowanie tak naprawdę nie mogło się odbyć, bo Jacek zaraz Wam opowie o tym sposobie swojego łowienia. Brodzi po prostu po rzece, idąc środkiem i podając tego żuczka pod pewne miejsca. Nie mogliśmy tego zrobić, próbowaliśmy je złowić troszkę inaczej. Może Jacek, zacznijmy od tego, skąd pomysł tak na szybko, jakiego sprzętu używasz, no i te żuczki ty sam wykonujesz, może jak tak chociaż na wstępie te żuczki robisz? No, tym wędkarstwem, nazwijmy muchowym, tym łowieniem na tak zwane żuczki zaraził mnie kolega z kanału Zwierzu 22. No, trzymamy się blisko, mnie kiedyś zaproponował, że zabierze mnie właśnie na klenie, na muchę. No, zaskoczony byłem tą propozycją, bo dla mnie muchowe wątwienie to było coś abstrakcyjnego, gdzieś góry jakieś, pstrągi, lipienie, tego typu tematy. No, dał mi wędkę po prostu do ręki, dał mi kilka przynęt i próbowałem, powiedzmy, rzucać. Na początku oczywiście kaleczyłem rzuty, ale jeśli rzut, powiedzmy, był celny, no to wtedy się, powiedzmy, te kleniki zaczęły odzywać i w pierwszym dniu, kiedy na pierwszy raz w życiu miałem muchówkę w ręce, złowiłem tam, nie wiem, kilka tych kleników, no i tak łyknąłem tego, nazwijmy, żuczka i tak mi do tej pory zostało. Potem zainwestowałem sobie tam, powiedzmy, w jakiś najtańszy sprzęt do nauki. Zainwestowałem może 200 zł w wędkę, jakiś tam kołowrotek, byle jaki, jakiś tam sznur. No i potem produkcja własnych żuczków. Także kupiłem sobie i modełko i zacząłem się bawić w kręcenie tych żuczków. Wzory, sposoby kręcenia tego, no to z internetu, najczęściej z YouTube'a. No i metodą prób i błędów doszedłem do jakiejś tam wprawy produkcji tych żuczków. No i tutaj Marcin może tam pokazać, co teraz mi tam, powiedzmy, wychodzi. I jaki, powiedzmy, sprzęt? No generalnie wędka w klasie, powiedzmy, 5, 4, 5 to jest już, powiedzmy, ok. Nie trzeba żadnego cięższego sprzętu do muchowania. Sznur. Długość? Sznur pływający. A długość? Długość, to zależy, do czego będziemy tego używać. No, kolega używa wędki, powiedzmy, tam siedmiostopowej, czyli 2,10. Ja mam dwie wędki, jedną 2,40 m, drugą 3 m. Czyli każda wędka. 2,70 średni wymiar. 2,70 jest najbardziej popularna i w zupełności, no to będzie wystarczało. Długa wędka bardziej do łowienia na odległość, kiedy woda jest, powiedzmy, bardzo niska, woda jest czysta, to wtedy te żuczki trzeba posyłać daleko, żeby tych ryb nie spłoszyć. Czyli długa wędka pomaga w trzymaniu się na dystans. Tak. Z kolei krótka wędka jest bardziej wygodna, jeśli łowimy gdzieś pod nawisami drzew, pod gałęzie posyłamy te żuczki, tak, żeby gdzieś tam trafić akurat w tamtym tym cieńku na tego drzewa, gdzie te kleniki się ustawiają. Sznur to jest samej klasy piątka. Sznur, no mówię, zależy jakie, powiedzmy, mamy wędkę, czy klasa czwórka, no to sznur czwórka pływający, wędka piątka, no to piątka też może być pływający. Do tego przypon koniczny. Ja używam rozmiaru 5, czyli 15 na końcu.
Ono w zupełności wystarcza i można, powiedzmy sobie, trochę, powiedzmy, ten zestaw zmodyfikować, zwłaszcza jeśli chodzi o ten sznur, jeśli przypon koniczny. Można odciąć końcowy fragment, bo zwykle te przypony są trochę słabe, i zastąpić to żyłką przyponową w podobnym rozmiarze, która już jest dużo wytrzymalsza. Pomoże nam to zaoszczędzić po prostu urywanie przynęt na krzakach, gdzieś na gałęziach, bo głównie w tym przypadku te żuczki nam się, że tak powiem, wykruszają z pudełka. Na rybach to już tam, powiedzmy, się traci tego o wiele mniej. Jakbyś coś miał powiedzieć o żuczkach, żeby ktoś nie popełniał błędów, jakby chciał robić, to jakiś taki twój sposób? Wzorów jest dużo. Ja oparłem się na takiej, powiedzmy, swojej zasadzie, że po prostu no, ma się błyszczeć od spodu. Pierwszy taki, powiedzmy, mój wzór, który mi się sprawdził, no to, powiedzmy, dubbing, powiedzmy, taki Crystal Flash bodajże. Można tak powiedzieć. Nawinięty. Dub, nawinięty po prostu na trzon haczyka. Do tego właśnie korpus właśnie powstaje z tego dubbingu, bo się błyszczy. Potem właśnie tam, nazwijmy, zewnętrzny pancerzyk z czarnej pianki, kolor czarny, najbardziej mi się sprawdza. Spód oczywiście może być w różnych odcieniach, od jakichś tam fioletów, czarny, powiedzmy, przechodzący w jakąś tam zieleń. No i drugi taki, powiedzmy, tutaj żuczek, nazwijmy, który tutaj mam, no to jest, powiedzmy, imitacja ważki. To tutaj, powiedzmy, jest trzecia wersja, no, powiedzmy, mojego wzoru ważki. Ona już, powiedzmy, jakoś się tam sprawdza. Kilka rybek tam na nią udało mi się złowić. Jeśli chodzi o jakieś tam inne, powiedzmy, wzory wielkości, no to ten rozmiar, który tu widzicie, ma około 2 cm długości. On praktycznie łowi każdy rozmiar klenia, od 20-centymetrowego do, powiedzmy, nawet i półmetrowego. Nie ma, nazwijmy, za małego rozmiaru, ale jeśli ktoś chce się bawić, powiedzmy, w selektywne łowienie, no to można już takie, powiedzmy, konkretniejsze rozmiary tworzyć. No i tu już mały klenik, taki, powiedzmy, 20 cm miałby problem, żeby to połknąć. Brań będzie mniej, no ale będzie to takie, powiedzmy, łowienie selektywne. Ale też w drugą stronę można. No ale też można iść w drugą stronę. Tu mamy, powiedzmy, jakiś inny jeszcze odcień, taki bardziej fioletowy. Tu już jest też trochę mniejszy. Ten już jest po przejściach, trochę rybek złowił. Na to też każdy praktycznie rozmiar klenia można złowić. Tutaj mam trochę, powiedzmy, innych jeszcze jakichś tam muszek, częściowo od kolegów. Też rozmiarowo, kolorystycznie, no, różne różniaste, że tak powiem, wielkości. Na tą, powiedzmy, wielkość można łowić i inne gatunki, bo nie tylko klenie tutaj pływają w tej rzece. Ukleje, jelce. Ukleje, jelce, są też jazie, trafiają się bulenie. Także no, na pewno jest to fajne łowienie ze względu na to, że przy czystej wodzie widać, jaką rybę próbujemy złowić. No i często właśnie te rybki podpływają i widzimy ten moment, kiedy ta ryba zasysa tego żuczka. No i jak to bywa w łowieniu na powierzchniowych przynęty, tak samo jak i na popery, no daje to, powiedzmy, fajne emocje, bodźce wzrokowe, człowiekowi adrenalina podskakuje. Zabawa jest przy holu, bo wędki do muchowania są naprawdę miękkie, to są krowie ogony zwykle, i także... Daje to frajdę. Frajda jest naprawdę niezła. No. Jakieś podpowiedzi, jak łowisz, bo zauważyłem, że krótko trzymasz żuczka na powierzchni, no może to zależnie, dzisiaj taka pogoda, może taka aura, że nie możesz wejść i łowić normalnie, ale no, na co byś zwrócił uwagę, albo jakbyś, podpowiedział temu, co chce? Ci powiem tak, powiem, jak ja łowię. No tutaj akurat rzeka ciągnie dosyć mocno, także łowienie, chodzenie pod prąd tutaj to jest, powiedzmy, no, męczarnia, tak więc łowię schodząc środkiem rzeki w dół z prądem. I podrzucam pod miejsca, które wydają się interesujące, czyli jakieś wcięcia w brzegu, gdzie ta woda troszkę stoi, nie płynie dosyć szybko, gdzieś na wisy jakieś pod gałęziami drzew, czy, powiedzmy, z jakimiś przeszkodami, zwalonymi drzewami i tego typu miejscami. Najlepsze miejsca są takie, gdzie, powiedzmy, ten prąd wody zwalnia, gdzie jest troszkę głębiej, to tam troszkę większe ryby, powiedzmy, potrafią się kręcić i zwykle kleń gdzieś tam, powiedzmy, w swoim jakimś tam dołku, podobnie jak pstrąg, gdzieś tam się chowa, ale wychodzi gdzieś tam na swój rewir. No i musimy tego właśnie klenia takiego, powiedzmy, wędrującego gdzieś tam sobie namierzyć i podesłać mu gdzieś tam pod nos. No mocno brzegowo łowisz. Mocno brzegowo, więc zdecydowanie... Ten żuczek prawie, że dotyka brzegu. No
jest powiedzmy bardzo niski poziom wody i dużo światła we wodzie, to woda jest, no, powiedzmy, jest tak prześwietlona, że ta ryba się chowa dosłownie w roślinności przy samym brzegu. Woda po kostki nawet mniej i ta ryba tam potrafi się chować i trzeba tej rybie jak najbliżej, no, po prostu tą przynętę podesłać. I też właśnie, no, łowię to, powiedzmy, może w dziwny sposób dla osób, które łowią na muchę, nazwijmy pstrągi, bo przynęta u mnie, powiedzmy, najczęściej leży na powierzchni gdzieś tam 3 sekundy i podrywam przynęta i ją posyłam gdzieś troszkę dalej z racji tego, że kleń jest, nazwijmy, wzrokowcem i zwykle te 3 sekundy wystarczą, żeby on gdzieś tam wystartował do tego żuczka. Jeśli ma ochotę, to zaatakuje od razu. Jeśli zauważymy, że gdzieś tam sobie, powiedzmy, tą ryba podpływa i zaczyna obserwować tą przynętę, to wiadomo, że trzymamy tam dłużej troszkę, ale najczęściej to pierwsze tam kilka sekund po podaniu przynęty następuje branie i w sumie tyle. No, no widziałem właśnie, że łowisz inaczej, łowisz bardzo punktowo. Tak, tak, ja bym to tak powiedział, że kładziesz żuczka co pół metra, bliżej, dalej od brzegu, ale tak co pół metra starasz się położyć żuczka, poczekać na niego tam 3-5 sekund, poderwać, pół metra przerzucić, pół metra przerzucić, pół metra przerzucić, czyli takie punktowe, stopniowe obławianie potencjalnych miejscówek. Przede wszystkim też dosyć istotne jest to, że ta przynęta, ten żuczek powinien chlapnąć nam o powierzchnię wody, zrobić takie kółeczko, żeby ta ryba była w stanie zauważyć, że coś tam wpadło. Takie delikatne położenie przynęty na powierzchniach to czasami bywa gdzieś tam chyba z jętkami jakimiś, które tam powiedzmy tutaj nie sprawdza się za bardzo. Też tej przynęty właśnie przestawiam co chwilę z racji tego, że mówię, no wystarczą te 3 sekundy, żeby ten kleń wyskoczył, poobserwował, jak ma ochotę, to złapie tą przynętę, jak nie, no to wypływa, obserwuje i się chowa, także no, traci zainteresowanie i trzeba szukać następnej ryby, gdzieś tam powiedzmy pół metra nawet dalej, posyła się brzuczka i trafia się następna rybka. Zwykle 3 rzuty, maksymalnie 3 rzuty w jedno miejsce i później to już ten, powiedzmy, klenie zupełnie tracą zainteresowanie przynętą, także przestawiam się dalej. Aktywne ryby, szybkie ryby. Aktywne ryby, no im cieplej, tym bardziej są aktywne. Z samego rana, powiedzmy o świcie, to też tak za bardzo nie działa. One lubią, kiedy to światło nam na tą wodę pada. Czyli te południe. Południe może bez przesady, bo wtedy to one są może już takie bardzo przesiedlone. Ale już późny ranek. Ale taki późny ranek, przykładowo tam te 2-3 godziny po świcie, no to w zupełności. I przed wieczorem tak samo? I przed wieczorem podobnie. Zależy, który brzeg jest, powiedzmy, bardziej naświetlony, to ten brzeg, powiedzmy, dłużej działa. Aha. To co, ja na pewno z chęcią spróbuję też łowienia na żuczka, ale no, na pewno innym razem, jak ta woda będzie bardziej sprzyjająca. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i może ktoś z Was spróbuje łowienia na muchę na piankowe żuczki. Namawiamy. Zdecydowanie. Spróbujcie. No i słuchajcie, jeszcze Wam się jedno wyjaśnienie należy. Taka gapa ze mnie. Nie zabrałem na ten wyjazd w ogóle elektroniki, żadnych kamer, baterii, powerbanków, wszystko zostało w domu, ładując się i pięknie czekając na wyjazd, więc został mi w ręku tylko iPhone, którego widzicie i właśnie w nim się też kończy bateria, a przed chwilą Jacek miał rybę na ponad 40 cm z takiej dzikiej, pięknej burty, wzięła mu z nawisu traw albo straw, które są w wodzie, niestety zerwała żyłkę i popłynęła. Tak bywa. Szkoda, bo byśmy ją Wam zaprezentowali. I przykładowo idzie się rozśrodeczkiem i za ten krzaczek tu. No. Pod to drzewo gdzieś tutaj, nie? Tu jak ta spokojna woda. Ale z wody podała. I podane z wody, no. No niestety, teraz tak nie możemy zrobić. Tu jest, powiedzmy, taki dużo cienia, głęboka woda i pod tym drzewem prawdopodobnie by się jakieś, powiedzmy, fajne klenie mogły trzymać. Rozmiarowo fajne, takie, powiedzmy, 40, tak mogę spokojnie się to skończyć. No, to jest taka typowa bankowka, jakieś tam małe się spowiaje. No. Także to jest taki jeden z tych typów. No. A tam popłynęły dwa klenie. Dwie złote rybki. Tak. Tam się kręcił pod spodem? Wyszedł jakiś? Jest. No. Dobra była akcja. Ale za, ja już myślałem, że spłoszyliśmy, nie? I tak jak tylko podanie, no jakbyś szedł tą wodą i podawał w te oczka, no to by było łowienie, nie? Taki mały żuczek.
gdybym miał możliwość, powiedzmy sobie teraz wejść do wody, gdyby był niższy poziom, to bym tak celował sobie tam w tą, powiedzmy, dziurę w tych trzcinkach, ten kawałek spokojnej wody przy brzegu tam. Aha. Mamy nurt i mamy tą taką zatoczkę ze spokojniejszą wodą, to właśnie na tej spokojniejszej wodzie. I dalej patrząc, to tam pod tym drzewem mamy też taką wyrwę w tej roślinności i tam też powinny świecieć tlenie jakieś. Ale teraz tego nie możemy zrobić, no nie podawaliśmy możemy. Z góry. Podawaliśmy z góry, tak, strzelamy łuk strzała. Idziemy dalej. Jeszcze tutaj też mamy, nie, taką dziurkę. Spróbujemy podać. Chociaż one się z góry już też płoszą, to jest trudniejsze podejście niż z wody, bo z wody jesteś mniej zauważony. Tak, bo jest zawierowy, to się łatwo. No, może jeszcze jeden będzie, bo tam ci powiem, że działo się, nie? No, tam się działo. Ale to najczęściej bywa tak, że dwa max się płoszą. Rybki i już przestają reagować, nie? Jeszcze sobie celować długość.